Hejka kochani, czy wam też doskwiera ból pleców, tak jak mi? Albo inne bóle, z którymi nie dajecie sobie na co dzień rady, a nie chcecie się szprycować lekami czy innymi takimi bardzo inwazyjnymi środkami? A może puchną wam stopy, albo macie inne kontuzje, które bardzo są bolesne i macie już tego serdecznie dosyć? Ja wam powiem dzisiaj o bardzo fajnym gadżecie, który miałam możliwość przetestować, zwłaszcza po moich wakacjach w kamperze. I powiem wam, że ja już to urządzenie troszkę znam, bo mój Marek kiedyś je używał, kiedy właśnie doskwierała mu kontuzja łokcia tenisisty, na pewno wam dobrze znane. I to jest nic innego jak przenośny elektrostymulator. Akurat ten jest z firmy Omron Tens. I co ma nam ten elektrostymulator robić, tak pokrótce mówiąc? On ma nam łagodzić ból mięśni oraz usuwać uczucie zesztywnienia i zmęczenia. Efekt masażu uzyskuje się poprzez elektryczną stymulację układu nerwowego za pośrednictwem elektrod umieszczonych na skórze. Skomplikowane? Nie sądzę. Zaraz zobaczycie, jak bardzo prosto jest to zrobić. Najpierw jednak zobaczmy, co jest w samym pudełku. Przewód elektrod z wtyczką. Saszetka do przechowywania elektrostymulatora, osłonka podkładki, czyli elektrody, sam elektrostymulator, podkładki, inaczej elektrody i dwie baterie i tu duży plus dla producenta. Przyjrzyjmy się jeszcze samemu elektrostymulatorowi. Tutaj pokazuję wam wyświetlacz ze wszystkimi parametrami. Tutaj mamy dwa przyciski z niską i wysoką częstotliwością. Tutaj mamy włącznik i wyłącznik oraz intensywność masażu. Przycisk do wyboru części ciała, wskaźnik, jaki chcemy mieć typ masażu oraz dwa guziki, czy chcemy mieć mocniejszą częstotliwość, czy słabszą oraz poszczególne przyciski do elektrod. No i jak działa nasz elektrostymulator? Wystarczy wsadzić dwie baterie, podłączyć właśnie kabel do tych elektrod. Jak widzicie, ma bardzo fajne zapięcie. Wkładamy nasz kabel do urządzenia. No i teraz musimy odpakować nasze dwie podkładki, elektrody. Już jak to tam woli to nazywać. Jak widzicie, one są z takiego specjalnego tworzywa, które można wielorako używać. Je po samej elektrostymulacji wystarczy umyć wodą. Wystarczy podłączyć kable do właśnie naszych elektrod i delikatnie odkleić wierzchnią warstwę folii i można już przyklejać na wybraną partię. Ja wybrałam właśnie kark, jak widzicie, i o czym trzeba pamiętać, że elektrody muszą być dość blisko siebie, ale muszą mieć taki zdrowy odstęp i nie mogą być tak jakby na kręgosłupie. Musi być jednak, prawda, ta przerwa. No i oczywiście partia naszego ciała musi być zdrowa, nie może być też mokra. Nie polecam wam też jakiś mieć kremów na sobie w tym czasie, akurat na czas zabiegu. No i też jeżeli jesteście w ciąży, to polecam skonsultowanie się z lekarzem. Jak widzicie, teraz wybieram sobie opcje różne, ustawiłam sobie już na plecy i wybrałam sobie jednak opcję delikatniejszą. I dałam tutaj właśnie opcję tej elektrody, która ma działać na większą powierzchnię naszego ciała. Jak widzicie, czas to 15 minut tego masażu. Możecie sobie jeszcze w trakcie zmieniać oczywiście wszystkie parametry. I powiem wam, że tutaj sobie trochę podkręciłam częstotliwość. Ja bardzo dobrze znam działanie takich urządzeń, bo też na takich kiedyś pracowałam. Zapoznajecie się jakby z takim urządzeniem, no to musicie tutaj właśnie na tą częstotliwość sobie uważać i nie przesadzać przy pierwszym zabiegu, żeby jednak wasz organizm się do tego przyzwyczaił. I tutaj teraz możecie zobaczyć, jak właśnie pracują elektrody, jak mi masują te plecy. I powiem wam, że po takim zabiegu bardzo fajnie niweluje się ten ból, usuwa się uczucie zesztywnienia i zmęczenia. Po 15 minutach, jak widzicie, elektrostymulator sam się wyłącza, ale wy też go możecie w trakcie wyłączyć.
No i co robimy dalej? Ściągamy elektrody. Jak widzicie, ja nie mam jakiegoś podrażnienia. Następnie nasze elektrody kładziemy na naszej podkładce i możemy, prawda, użyć do kolejnego zabiegu. Fajna bardzo sprawa to jest. Super uczucie, powiem Wam, tak zniwelować sobie chociaż trochę bólu i to w zdrowy sposób. Dajcie koniecznie znać, czy wypróbujecie maszynkę. Linka zostawię Wam na dole dla zainteresowanych. Ja już Was zapraszam do innych filmików. Bardzo proszę o kciuki w górę. Bardzo mnie to wtedy motywuje, żeby Wam fajne, różne urządzenia pokazywać na tym kanale. Do usłyszenia, buziaczki, pa!